Tak, moi drodzy, znajdujemy się w pijalni wód. Już kiedyś wam pokazywałem w Ustroniu. Ta woda, która tam leci, zobaczcie. Jest to woda głębinowa, nieoczyszczona, pełna minerałów, zdrowa. Nie taka z butelki, którą kupujemy w sklepie, tylko kupujemy tutaj kubeczek za 50 groszy i pijemy do woli. Jak, chłopie, dobre? No to dobrze. Siedzimy tutaj na razie, Ewa, wiesz? Dobrze, kochani, zaraz wracam. Tak, kochani, Fajrant. Skończyłem dzisiaj około godziny 14:30. Tutaj małe wyjaśnienie, bo niektórzy z was pytają się, jaki jest ten system pracy. Otóż jest to od poniedziałku do piątku. Ja po prostu pracuję w firmie kolegi, który założył taką działalność jazda busów po Polsce. No, stawkę wam już mówiłem, od poniedziałku do piątku. Poza tym weekendy, myślicie, mam wolne? Otóż nie, pracuję w swojej firmie tutaj. Znaczy nie tutaj, ale w Beskidzie Śląskim, w Ustroniu. Ta firma, z którą jestem już od 5 lat, no chwalę sobie, nie powiem. No i praktycznie nie mam dnia wolnego w miesiącu. Ale już teraz zobaczcie, ucztę miałem dzisiaj, kurczaka pieczonego. O, i powiem wam, po 5 dniach jak się zjeżdża, to jest naprawdę w domu rarytas, jak ma się ubikację, jak ma się zlew, jak ma się, wiecie, człowiek to wszystko docenia, że ma się garnek, że ma się piec. Zobaczcie, jak jest za oknem. Polska zima. Mają być niesamowite brązy, a ja w tym czasie mam być gdzieś tak, powiedzmy, w połowie Polski, także zobaczymy, jak to będzie. Biorę tym razem cieplejszą kurtkę i cieplejszy sweter. No i cóż, PST odpoczywa. Jutro oczywiście znowu do pracy w niedzielę. Świątek, piątek ja pracuję. A kiedyś ktoś mi napisał, bardzo brzydko zresztą, weź się chu do roboty. No chyba ty, człowieku, weź się do roboty, bo ja pracuję non-stop. Jeśli ma się rodzinę, słuchajcie, to jednak jest to obowiązek. Ja tego nie robię już dla siebie i nie żyję dla siebie, może tak, ale dla moich dzieciaków. Chciałem powiedzieć, tak jak się to mówiło w średniowieczu, na jak to się mówiło, progenitura. Postaram się, żeby im nic nie brakowało. Dobrze, moi drodzy. Jutro jeszcze mała wrzutka gdzieś tutaj z gór i dziękuję wam, że jesteście. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich i od poniedziałku kolejna wyprawa. Na pewno mam transport, już wiem, że mam transport z Gliwic do Wrocławia na lotnisko. Później gdzieś pod Warszawę i później gdzieś na północ Polski, i to mnie martwi, ponieważ tam są temperatury przewidywane minus nawet 25, czy nawet słyszałem 30 stopni, minus 30 stopni. Także biorę ciepłe ciuchy. O. Jeden się młody wykąpał, drugi się kąpie. Zaraz czas na starego, czyli na mnie. Dobrze, kochani, piszcie, co sądzicie o tym kanale 8 palet. To jest dopiero początek oczywiście. Czy wam się podoba? Czy jest to dobry pomysł? PST Pstrokaty nadal istnieje i będzie się rozwijał jak najbardziej. Chwilowa tam jest przerwa, ale tutaj nadaję cały czas z pracy. Dzięki, że jesteście, naprawdę pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się i widzimy się już jutro, oczywiście w filmie każdego dnia. Dzięki, pa. Somebody told me that